Po czwarty odcinek mojego cyklu dotyczącego tuszowania przestępstw przez Karola wójtyłę. Jeśli jeszcze nie widzieliście wcześniejszych materiałów, to zachęcam zwłaszcza do zapoznania się z częścią trzecią, w której opowiadałem m.in. o panujących w tamtym czasie w kościele zasadach dotyczących postępowania z przypadkami przemocy seksualnej w szkód duchownych. Gdybyście spróbowali sobie wyobrazić księdza, który miałby wszystkie najgorsze cechy, stereotypowo przypisywane tej grupy społecznej, to jestem przekonany, że zdecydowana większość z was zupełnie nieświadomie pomyślałaby o Marcialu, Massielu, Tego Jado. Albo przynajmniej kimś bardzo do niego podobnym. Wyłudzanie pieniędzy? A można. Zarzuty o wręczaniu łapówek? Jak najbardziej. Wymuszanie milczenia o problematycznych kwestiach? Jeszcze jak. Nieprzestrzeganie celibatu? Jeszcze jak. Wykorzystywanie seksualne nieletnich? Jeszcze jak. Masiel był postacią tak bardzo negatywną, że jego biografka, Franka Gian Soldati, opisała w książce podnoszone zupełnie na poważnie argumenty za tym, że był on opętany przez demona. Zresztą tytuł tej biografii to Demon w Watykanie. Swój udział w tym, że Maciel przez wiele lat mógł całkiem swobodnie budować swoją reputację demonicznego księdza, miał też oczywiście Jan Paweł II, który w okresie największej popularności meksykańskiego duchownego był papieżem i który przez cały czas sterowania swojego pontyfikatu w żaden sposób go nie ukarał, a wręcz przeciwnie, zawsze wypowiadał się o nim bardzo pochlebnie. Ale podobnie jak w poprzednich częściach, opowieść o tym, co papież Polak wiedział i jak wiele z tą wiedzą zgobił, przedstawię wam w porządku chronologicznym. Marcial Maciel de Goyado był rówieśnikiem Wojtyły, bowiem obaj urodzili się w roku 1920. W Meksyku, w którym ten późniejszy ksiądz przyszedł na świat, podobnie jak w wielu innych hiszpańskojęzycznych krajach, tradycyjnie otrzymuje się dwa nazwiska: jedno po ojcu i jedno po matce. Natomiast to długie jest raczej rzadko używane, więc pamiętajcie, że wbrew temu, z czym w niektórych artykułach można się spotkać, jego, w cudzysłowie, głównym nazwiskiem było Masiel, a nie Degojado. Pochodził on z bardzo katolickiej rodziny, bowiem kilkoro z jego wujków było księżmi, a młody Marcial postanowił pójść w ich ślady. Problemy z nim zaczęły się jednak bardzo wcześnie, już w roku 1938, gdy został po raz pierwszy wyrzucony z seminarium. Powody tej decyzji nigdy nie zostały ujawnione, choć Jason Berry i Gerald Renner Autorzy książki Śluby Milczenia wskazują, że już w tamtych czasach, w odniesieniu do 18-letniego wówczas Meksykanina, krążyły plotki o łamaniu szóstego przykazania. Którym to plotkom Masiel oczywiście zaprzeczał, choć jego słowa, jak sami zobaczycie, są akurat kompletnie nic nie warte. Wyrzucenie z pierwszego seminarium okazało się jednak nie mieć większego wpływu na przyszłość Meksykanina, gdyż szybko znalazł dla siebie miejsce w innym, tym razem już amerykańskim. W tym seminarium także nie zabawił jednak długo, bo już w roku 1940. Po raz kolejny został zmuszony do wyprowadzki. Podobnie jak we wcześniejszym przypadku, tym razem też oficjalne powody jego wyrzucenia nie są znane, lecz kilka informacji o możliwych przyczynach znajdziemy w jego biografii. Według autorki decyzja ta była skutkiem dwóch rzeczy. Po pierwsze, cytuję, Masiel został nakryty podczas stosunków z innymi młodzieńcami. A po drugie, co miało być bezpośrednim powodem jego przymusowego odejścia, pewnej nocy jeden z księży nakrył Masiela na spaniu w jego pokoju, w żadnym innym źródle nie znalazłem jednak potwierdzenia tych informacji. Masiel już wtedy, jako nieco ponad 20-latek, zaczął budować spiskową narrację, według której usuwanie go z seminariów nie było spowodowane żadnymi jego przewinieniami, ale z przełożonych przed jego wielką wiarą oraz tym, że mógłby on założyć własny, popularny zakon. I choć te tezy dotyczące motywacji osób go wyrzucających wydają się być bardzo wątpliwe, to trzeba mu przyznać, że do realizacji swoich planów przystąpił praktycznie natychmiastowo, bowiem już w 1941 roku, zanim nawet zdążył zostać kiemzem. Założył własne stowarzyszenie. Początkowo liczyło ono poza nim 13 osób, ale później rozwinęło się w ogromny i bardzo wpływowy Legion Chrystusa. Zanim jednak to się stało, Masiel musiał rozwiązać pewien problem. Mianowicie, no, skoro chciał stać na czele wielkiej katolickiej organizacji, to przydałoby się w końcu zostać księdzem. Co nie było najłatwiejszym zadaniem dla kogoś, kto został już dwukrotnie wyrzucony z seminarium. Tutaj Masjelowi bardzo pomogły jego więzy rodzinne. Tak jak mówiłem, wielu z jego wujków było księżmi, więc młody Meksykanin rozpoczął prywatne lekcje u jednego z nich, który po trzech latach, w 1944 roku, wyświęcił go na księdza. Z tego samego roku, według jego biografii, pochodzą pierwsze informacje o wykorzystywaniu seksualnym dzieci. 24-letni wówczas Masiel miał zmuszać chłopca, by ten go masturbował, jednocześnie zapewniając go, że dostał od papieża zezwolenie na rozgrzeszanie tego typu przypadków. Kolejne lata to z jednej strony rozwój jego zakonu, a z drugiej... Coraz więcej oskarżeń o pedofilię. Nieco uprzedzając, powiem, że liczba osób, o których wiemy, że zostały skrzywdzone przez Masyela na przestrzeni całego jego życia, szacowana jest w jednych miejscach na co najmniej 60, w innych na około 110, a bardzo prawdopodobne, że było ich jeszcze więcej, tylko po prostu o niektórych nigdy się nie dowiemy. Jedną z osób, które najzacieklej walczyły o to, żeby pociągnąć meksykańskiego księdza do odpowiedzialności, był Juan Vaca, który, jak twierdzi, po raz pierwszy wykorzystywany przez Masiela był jako 12-latek. Pod koniec lat 40. a kolejne przypadki przemocy seksualnej na nim miały miejsce aż do początku lat 60. Po latach wspominał on duchownego w taki sposób. Masiel był dla mnie człowiekiem boga, człowiekiem bardzo czułym. Uważałem go za ojca, był moim ojcem. Czasem traktował mnie jak dziewczynę, wkładał mi penisa między nogi. Pewnego razu próbował we mnie wejść, ale mu nie pozwoliłem. Wtedy posłał po innego chłopaka, a potem wykorzystał nas obu. Maciel wymyślił jednak rozwiązanie, które miało zapobiegać wydostawaniu się wiadomości o tego typu wydarzeniach na zewnątrz. Osoby wstępujące do katolickich zakonów standardowo składają trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wprowadzony przez Maciela Legionie Chrystusa już od lat 50. obowiązywały jednak dwie dodatkowe przysięgi. Ślub pokory, który zabraniał członkom zakonu starania się o zdobycie jak najwyższych pozycji w tej strukturze oraz ślub miłosierdzia, który, pomimo ładnej nazwy, służył zapobieganiu jakimkolwiek formom krytyki, przełożonych zakonu oraz ich decyzji. W książce „Śluby Milczenia, której tytuł odnosi się właśnie do tego zobowiązania, zacytowana została wypowiedź Waki, wyjaśniająca na czym dokładnie polegał ostatni ze ślubów. Nie powiemy ani nie napiszemy niczego przeciwko Legionowi Chrystusa i nie będziemy krytykować naszych zwierzchników. Jeśli ktoś zauważy jakieś zło, nie wyniesie tego poza Legion, lecz zwróci się ze skargą do zwierzchników. Nigdy nie będziemy rozmawiać o legionie z nikim z zewnątrz, a to dlatego, że diabeł chce zniszczyć legionistów Chrystusa. Widać tutaj kontynuację tej samej spiskowej narracji, której tworzenie Masier zaczął zaraz po tym, gdy wyrzucono go z seminarium. Władze poszczególnych oddziałów zakonu kontrolowały wszelkie materiały przychodzące do niego oraz z niego wychodzące, tak by po pierwsze odpowiednio kształtować wiedzę oraz poglądy osób będących już wewnątrz struktury, a po drugie pilnować, by tzw. ślub miłosierdzia nie został przez nikogo złamany. Gdyby nie zastosowanie tak daleko idących środków ostrożności, to kariera Masela mogłaby się zakończyć już w roku 1956. Został on wtedy tymczasowo zawieszony, a wysłannicy Watykanu przeprowadzili pierwsze dochodzenie w jego sprawie. Głównym powodem szczęścia śledztwa było prawdopodobne uzależnienie Masjela od morfiny, przez które był on w tamtym czasie w fatalnym stanie, co skończyło się jego hospitalizacją, a następnie leczeniem w klinice. Być może do przełożonych Masiera dochodziły już wtedy jakieś informacje o stosowaniu przez niego przemocy seksualnej, jednak ani nie znalazłem żadnych potwierdzonych informacji, żeby były one powodem wszczęcia śledztwa, ani podczas samego dochodzenia żadne dowody dotyczące takich zachowań nie zostały znalezione. Watykańscy wysłannicy odwiedzili kilka zarządzanych przez Masiera placówek, bowiem Legion Chrystusa miał wtedy oddziały już nie tylko w Meksyku, ale także w Hiszpanii czy Rzymie. Jednak w żadnej z nich nikt się na postępowanie założyciela zakonu nie skarżył, a przynajmniej obecnie nic o tym nie wiemy. Jeden ze śledczych przyznał później, że w placówkach panowała zmowa milczenia i osoby tam przebywające nie miały możliwości powiedzenia czegokolwiek. Jednak inne osoby biorące udział w dochodzeniu problemu najwyraźniej nie zauważyły. Po latach dwóch z przesłuchiwanych wtedy legionistów, w tym wspominany już wcześniej Juan Vaca, przyznało, że nie powiedzieli wtedy prawdy i zaprzeczyli oskarżeniom wobec Maciela, gdyż bali się złamania ślubów. W obliczu braku oficjalnych oskarżeń w jego skonę, założyciel legionu został więc na stanowisko lidera tego zakonu, przywrócony w roku 1959. Następne kilkanaście lat było dla niego względnie spokojne. Przynajmniej według informacji publicznie dostępnych. Kolejne problemy czekały go jednak w drugiej połowie lat 70., a właściwie to nie tyle problemy, co bardziej potencjał problemów. Juan Vaca odszedł z legionu Chrystusa i zaczął próbować nagłośnić nadużycia Masiela. Najpierw w 1976 roku wysłał on list do samego założyciela legionu, w którym napisał on o swoich wspomnieniach oraz o tym, że wie jeszcze o 20 legionistach, którzy doświadczyli podobnych zachowań ze strony Meksykanina. Tego samego roku list został przekazany nuncjuszowi apostolskiemu, jednak Watykan, na którego czele był wtedy jeszcze papież Paweł VI, żadnych działań wobec Masiela nie podjął. Kolejną próbę przekazania listu do Watykanu Waka oraz biskup z jego diecezji podjęli w roku 1978, już po tym jak papieżem został Wojtyła. Ale po raz kolejny nic się w związku z tym nie wydarzyło. Nie wiemy nawet jak daleko te listy dotarły i czy któryś z papieży miał choćby możliwość je przeczytać. Początek pontyfikatu Polaka okazał się dla Maciela podwójnie szczęśliwy. Nie tylko bowiem list dotyczący jego przestępstw seksualnych nie przyniósł żadnych skutków, ale także Meksykaninowi udało się nawiązać bardzo dobry kontakt z Janem Pawłem II. Celem pierwszej pielgrzymki, którą Polak odbył już na początku roku 1979, był właśnie m.in. Meksyk. Dużą rolę odegrało tutaj podobieństwo poglądów Masiela oraz nowego papieża. Jedną z najczęściej zwalczanych przez Wojtyłę idei wewnątrz Kościoła katolickiego była tak teologia wyzwolenia, która, nie wchodząc w szczegóły, łączyła teologię katolicką z elementami marksistowskimi. Przez co była ona bardzo nie lubiana wśród kościelnych konserwatystów, takich jak właśnie Jan Paweł oraz Masiel. Największą popularnością cieszyła się ona z kolei w Ameryce Łacińskiej, a więc także Meksyku. Istnienie w tym kraju dużego zakonu, jakim był już wtedy Legion Chrystusa, bardzo Wojtyle podczas tej pielgrzymki pomogło. Maciel oraz inni legioniści mu w tym czasie towarzyszyli oraz pomagali w kwestiach organizacyjnych. Co więcej, skoro nowemu papieżowi zależało na zwalczaniu teologii wyzwolenia, to nie było na to lepszego sposobu niż promowanie w Ameryce Łacińskiej organizacji trzymających się tradycyjnej wizji nauczania kościoła, takich jak właśnie Legion. Nie jest więc przypadkiem, że podczas kolejnych pielgrzymek do Meksyku Massiel także papieżowi Polakowi towarzyszył. Była to relacja bardzo przydatna dla jednej, jak i drugiej strony, a do tego bardzo możliwe, że obaj duchowni zwyczajnie prywatnie się lubili. Trudno powiedzieć, kiedy po raz pierwszy Wojtyła dowiedział się o istnieniu zarzutów dotyczących przemocy seksualnej, której dopuszczał się Massiel. Teoretycznie mógł mieć do nich dostęp już od samego początku swojej znajomości z najważniejszym legionistą, w końcu gdzieś w Watykanie znajdował się już wtedy list odwaki. Jednak nawet jeśli nie miał świadomości jego istnienia, to wiemy, że inaczej sprawa wyglądała z kolejnym listem od tego samego byłego legionisty napisanym w roku 1989. W tamtym momencie Juan nie był już duchownym i chciał wziąć ślub kościelny ze swoją partnerką. Jednak żeby to zrobić, musiał najpierw dostać zwolnienie ze ślubów kapłańskich. Napisał więc nowy list do papieża, w którym poza prośbą o pozwolenie mu na zawarcie małżeństwa, kolejny raz opisał co go spotkało ze strony Maciela. Jan Paweł II takie zezwolenie mu wydał. Co ciekawe, według Jasona Berego stało się to dopiero po czterech latach. Tym samym Waka dostał odpowiedź na swój list, ale w opisanej tam sprawie Maciela papież nadal nie podjął żadnych działań. Oczywiście to, że Wojtuła wyraził zezwolenie nie musi oznaczać, że osobiście ten list przeczytał. Całkiem możliwe, że wszystkie tego typu sprawy są lub przynajmniej były odsyłane do innych osób, a papież decyzję jedynie zatwierdzał. Jednak, nawet jeśli każdy z listów dotyczących zwolnienia ze ślubów kapłańskich czytały osoby będące niżej w hierarchii, to moim zdaniem absolutnie powinny one mieć obowiązek przekazywania wyżej tego typu informacji, a już zwłaszcza gdy dotyczyły one osoby stojącej na czele dużej katolickiej organizacji i jednocześnie kogoś, kto w latach 1990 oraz 1993 ponownie osobiście towarzyszył papieżowi podczas pielgrzymek do Meksyku. Widzę więc trzy opcje. Albo Jan Paweł już wtedy, na przełomie lat 80. i 90. znał zarzuty wobec Maciela, ale postanowił je zignorować, albo zawiniły tutaj procedury, możliwe na przykład, że w ogóle nikt nie czytał tego typu listów, albo była to kwestia niewłaściwego zachowania kogoś z otoczenia papieża. Ktoś mógł ten list przeczytać i teoretycznie być zobowiązanym przekazać te informacje dalej, ale zamiast tego ją zataił. A, swoją drogą, kojarzycie może z tę słowa dziwisza? Pierwszą o tym przyszedł. Autorzy książki Śluby Milczenia opisali sytuację, gdy w 1997 roku przyjął on podczas mszy 50 tysięcy dolarów od meksykańskiej rodziny. Z kolei dwa lata wcześniej, według informacji byłych legionistów, Maciel wysłał Dziwiszowi milion dolarów. No wiesz, w nigdy takich pieniędzy nie widziałem. Czy te dwie sprawy, czyli podobno przekazywane Dziwiszowi pieniądze oraz brak działań ze strony Watykanu w sprawie Maciela są jakoś powiązane? Nie mam pojęcia, ale mogły być. Bo w przypadku meksykańskiego księdza, zachowania osób z otoczenia papieża pozostawiało bardzo dużo do życzenia. Jak z jeszcze się przekonacie. Rok po otrzymaniu decyzji z Watykanu w 1994 roku, Juan Vaca mógł mieć absolutną pewność, że jego list niczego nie zmienił, jeśli chodzi o stosunek Jana Pawła II do Masiela. Meksykański ksiądz obchodził wtedy 50-lecie święceń kapłańskich. Z której do okazji został w napisanym przez papieża liście nazwany zasłużonym przewodnikiem młodzieży, a w gazetach z ojczyzny Maciela zamieszczano zdjęcia z audiencji w Watykanie, na których założyciel Legionów Chrystusa był obok Jana Pawła II. Według biografii Maciela to właśnie to wydarzenie oraz widok zdjęć zmotywowały kilkoro spośród osób przez niego pokrzywdzonych do opowiedzenia o swoich doświadczeniach. Dzięki temu na początku roku 1997 cała sprawa stała się nareszcie publicznie znana. Jedna z amerykańskich gazet, Szczegółowo opisała całą sprawę. W artykule znalazły się zarówno oskarżenia ze strony dziewięciu mężczyzn, którzy byli ofiarami Masjela, jak też informacje o wielu innych wątkach, takich jak wcześniejsze listy Chłanawaki, który zresztą należał do tej dziewiątki, czy nakaz milczenia w sprawach obciążających założyciela legionu. Masiel, jak i prowadzone przez niego stowarzyszenie, oczywiście stanowczo zaprzeczali wszelkim wymierzonym w ich stronę zarzutom. I ponownie muszę zaznaczyć, że oczywiście nie mamy pewności, czy Jan Paweł II czytał ten artykuł. Jednak najpóźniej od tego momentu, od lutego 1997 roku, moim zdaniem można już stwierdzić, że gdyby papież tylko chciał wiedzieć o problemach związanych z Macielem, to by o nich wiedział. Wszystko było publicznie dostępne i tylko czekało, aż kościół postanowi cokolwiek z tymi informacjami zrobić. Oskarżający Maciela byli legioniści i nie zamierzali jednak oczywiście poprzestać na opowiedzaniu swoich historii w prasie i w 1998 roku wnieśli wniosek do Watykanu, domagając się ekskomuniki dla Meksykanina. Jeden z nich swoje zeznania wycofał, jednak pozostałych ośmiu oskarżenia podtrzymało. Wynikło z tego jednak niewiele, a konkretnie nic. Owszem, kongregacja nauki wiary przygotowała akt oskarżenia, jednak pod koniec roku 1999 postępowanie zostało zawieszone. Kilka lat temu papież Franciszek opowiedział pewną historię, która miała na celu pokazanie w dobrym świetle Benedykta XVI, ale jednocześnie, zwłaszcza w swojej początkowej wersji, obciążała Jana Pawła II. Jak później przyznał sam Franciszek, Opowieść ta dotyczyła właśnie wspomnianej przeze mnie przed chwilą sprawy zawieszenia postępowania dotyczącego Maciela. Oto co powiedział o niej obecny papież. Chciałbym podkreślić, że Benedykt XVI miał odwagę zrobić wiele rzeczy w tej sprawie. Jest taka historia. Miał wszystkie papiery dotyczące organizacji religijnej, w której dochodziło do korupcji seksualnej i ekonomicznej. Próbował o tym rozmawiać, ale napotkał przeszkody. Nie mógł się tam dostać. W końcu papież, chcąc poznać prawdę, zwołał spotkanie i Josef Ratzinger poszedł tam steczką ze wszystkimi dokumentami. Kiedy wrócił, powiedział swojemu sekretarzowi, daj to do archiwum, wygrała druga strona. Kilka tygodni później, żeby usiąść wszelkie spekulacje, Franciszek dodał, że... Jan Paweł II nie był obecny na tym spotkaniu. Było to spotkanie z wierzchników kurii, różnych dykasterii, aby rozpatrzyć przypadek Massiela. Podobną osobą, która szczególnie starała się o zawieszenie postępowania nie był Wojtyła, ale Angelo Sodano, czyli sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, druga najważniejsza osoba w Watykanie. W żaden sposób nie usprawiedliwia to oczywiście kształtu działań, czy raczej braku działań papieża Polaka w sprawie Maciela. Podsumujmy, skoro to Polak zwołał zebranie w tej sprawie, to na 100% wiedział już o istnieniu zarzutów w stosunku do Maciela. Całkiem możliwe też, że skoro chodziło o bardzo ważną osobę, którą w dodatku dobrze znał, przeczytał akt oskarżenia lub rozmawiał na ten temat z Ratzingerem, z którym spotykał się co tydzień. A jeśli żadnej z tych rzeczy nie zgobił, to tylko dlatego, że nie chciał mieć dokładnej wiedzy na ten temat. I w tym miejscu odniosę się do podstawowego punktu obrony Jana Pawła II w tej sprawie. Otóż temat reakcji papieża na oskarżenia o przemoc seksualną dotyczące Maciela był badany przez kościół przy okazji procesu beatyfikacyjnego, a następnie kanonizacyjnego Polaka. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, William Lewada stwierdził wtedy, że nic nie wiadomo o żadnym osobistym zaangażowaniu Jana Pawła II w postępowanie wobec księdza Marcela Massiela de Goyado. Z kolei prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych powiedział, że, gdyby istniał jakiś ślad sprawy, cień wątpliwości, na pewno byśmy się nad tym zatrzymali. Nie poszlibyśmy dalej, a sprawa beatyfikacyjna zostałaby spowolniona. Papież Wojtyła nic nie wiedział o złu wyrządzonym przez ojca Massiela. Nasza analiza była uważna i mogę uczciwie powiedzieć, że niczego nie pominęliśmy. Doszliśmy do wniosku, że Ojciec Święty nie mógł być na bieżąco. Nie znał zbrodni przypisanych założycielowi Legionów Chrystusa, ani tym bardziej nie wiedział, kim naprawdę jest ten człowiek. To zwyczajnie nie może być prawda. Wiemy obecnie, chociażby z wypowiedzi Franciszka, że Jan Paweł II był świadomy istnienia oskarżeń. Mógł ewentualnie nie znać szczegółów, ale powtórzę po raz kolejny. Jeśli ich nie znał, to tylko dlatego, że znać nie chciał. Wtedy jednak wina leży po jego stronie. Jeśli zaś szczegóły poznał, to musiał być świadom tego, że Maciela oskarżało kilkoro byłych legionistów i że jeden z nich konsekwentnie od ponad 20 lat starał się o tym papieża poinformować. Jednocześnie twierdząc, że wie o kolejnych 20 ofiarach. Nie jest możliwe, żeby Wojtyła o niczym nie wiedział. A to, że nie był zaangażowany w postępowanie przeciwko Macielowi może być prawdą, ale działa raczej na jego niekorzyść. Zresztą, jeszcze w tym samym roku, w którym postępowanie zawieszono, jeden z oskarżycieli napisał kolejny list o tym, co go spotkało. Przekazał go biskupowi, który z kolei miał go zawieść do Watykanu i obietnicy dotrzymał. Tam jednak, według książki Demon w Watykanie, usłyszał od Ratzingera, że sprawa jest delikatna. Że Masiel jest przyjacielem Ojca Świętego i że założony przez niego zakon uczynił wiele dobrego w Ameryce Łacińskiej. Skoro Ratzinger podał jako jeden z powodów, z których trudno będzie coś w tej sprawie zrobić, fakt, że papież Massiela lubi. To sugeruje, że Polak miał coś do powiedzenia w tej kwestii, a jego działania raczej nie miały na celu ukarania seryjnego przestępcy seksualnego. 1999 rok to jednak oczywiście jeszcze nie koniec sprawy Masjela. W kolejnych latach także dużo się w tym temacie działo, choć wiele informacji dotyczących ostatnich lat Pontyfikatu Polaka, to niestety plotki, których potwierdzenia ani zaprzeczenia nie udało mi się znaleźć, więc nie będę ich w tym filmie zamieszczał. Warto jednak wspomnieć chociażby o wydarzeniu z 2002 roku. Według książki Śluby Milczenia Jose Barba, czyli jedna z osób molestowanych przez Masjela, pojechał wtedy do Rzymu z przełożonym na język polski listem zawierającym prośbę o wznowienie sprawy założyciela legionu i osobiście wręczył ten list Stanisławowi Dziwiszowi. Czy dokument ten dotarł do papieża, lub czy Dziwisz przynajmniej poinformował o nim Jana Pawła II? Nie wiemy. Dziwisz w wielu sprawach spełniał rolę pośrednika, natomiast nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, czy służył bardziej jako filtr decydujący o tym, jakie informacje papież pozna, czy też jako słup na którego w razie czego można by było zrzucić całą winę. Jest oczywiście jedna osoba, która powinna znaleźć odpowiedź na wszystkie tego typu pytania, sam dziwisz, ale on dziwnym tkafem twierdzi, że nikt do niczym nie słyszał, a kościelni hierarchowie specjalnie wywierają na impresję, żeby, póki jeszcze żyje, wyjaśnił narastające wokół postaci papieża wątpliwości. Sprawa Masiela ponownie stała się bardzo głośna w roku 2004 i to od razu za sprawą kilku wydarzeń. Założyciel Legionu Chrystusa świętował wtedy 60. rocznicę święceń kapłańskich, a pomagał mu w tym nie kto inny, jak największy z Polaków. Pomagał nie tylko tym, że nie dążył do ukarania Masiela, mimo że oskarżenia w jego stronę były już na tym etapie od kilku lat publicznie znane, ale też postanowił zatwierdzić konstytucję ruchu Regnum Christi. Była to kolejna organizacja założona wcześniej przez Masiela, który w 2004 roku wciąż stał na jej czele. Zrzeszała ona zarówno legionistów Chrystusa, jak i konsekrowanych mężczyzn i kobiety, a także osoby świeckie. Według biografii Masiela, zatwierdzona przez papieża konstytucja była niepełna, bo władze organizacji przekazały Polakowi jej skróconą wersję. Taką, z której usunięto wszystkie kontrowersyjne zapisy, by miała ona szansę uzyskać akceptację. Natomiast w samym stowarzyszeniu obowiązywała już wersja dłuższa. Podobno dużo bardziej restrykcyjna w kwestii swobód osobistych. Niezależnie jednak od samej zawartości konstytucji, jej zatwierdzenie przez Jana Pawła II było kolejnym gestem legitymizującym działalność Maciela oraz podległych mu organizacji, i wyrazem zaufania, jakim najwidoczniej wciąż obdarzał go przywódca kościoła. W tym samym roku Jan Paweł II przyznał legionistom Chrystusa prawo do zarządzania jerozolimskim centrum Notre Dame, którego działalność adresowana była, i nadal jest, między innymi do pielgrzymów. To kolejny gest z jednej strony pokazujący ciągłe wsparcie papieża dla Maciela, a z drugiej zwiększający wpływy jego organizacji. I wreszcie nie sposób nie wspomnieć o napisanym przez Jana Pawła II przemówieniu do członków Legionu Chrystusa oraz Regnum Christi. Papież wyraził w nim radość ze spotkania odbywającego się w atmosferze wdzięczności Bogu z okazji 60. rocznicy święcej Masela. Przesłał on drogiemu Macielowi serdeczne pozdrowienia, wspomniał o darach, które otrzymał on w ciągu 60 lat swojej pracy oraz udzielił ponownie drogiemu Macielowi specjalnego błogosławieństwa apostolskiego. Przy tej okazji w listopadzie 2004 roku zrobiono też ostatnie wspólne zdjęcie Maciela składącym rękę na jego czole Janem Pawłem II. Polski papież zmarł 4 miesiące po tym wydarzeniu, więc można powiedzieć, że swoje wsparcie dla Meksykanina wyrażał głośno praktycznie do samego końca swojego życia. Zapewne pamiętacie jak mówiłem o tym, że o 10 lat wcześniejsze wspólne zdjęcie Maciela i Wojtyły zmotywowało kilkoro spośród ofiar założyciela Legionu do publicznego opowiedzenia o swoich doświadczeniach. Zacytuję Wam fragment z książki Demon w Watykanie, poświęcony właśnie odczuciom osób wykorzystywanych przez meksykańskiego księdza na widok zdjęcia z 1994 roku. Fotografia wykonana podczas audiencji w Watykanie z okazji 50. rocznicy jego kapłaństwa była dla niegdysiejszych seminarzystów jak policzek, jak ukłucie prosto w serce. Jawiła się im jako plastyczne zobrazowanie dobra obejmującego zło. Dla kogoś, kto nosił w sercu tak ogromne cierpienie, było nie do zniesienia patrzeć na ten obraz i czytać potem o jego świątobliwości, który skierował do ojca Massiela słowa wsparcia oraz gratulacje. Spróbujcie sobie teraz wyobrazić, co te same osoby Mogły czuć, gdy pomimo ujawnienia tego, co ich ze strony Masiela spotkało, po 10 latach ponownie oglądały podobne zdjęcia i ponownie czytały podobne słowa, bo papież na ich publicznie znane oskarżenia przez 7 lat w ogóle nie zareagował. Choć, kto wie, być może tym razem, przynajmniej dla niektórych z nich, nie było to już tak bolesne, bo nie sądzę, by na tym etapie nadal postrzegali oni papieża Polaka jako ucieleśnienie dobra. W 2004 roku wydarzyła się też jedna przełomowa rzecz w sprawie Masiela, jednak raczej nie była ona zasługą wojtyły. W grudniu, zaraz po opisanej przed chwilą i uwieszczonej na zdjęciach audiencji, kongregacja doktryny wiary postanowiła wznowić śledztwo w sprawie założyciela Legionu, które ostatecznie, w maju 2006 roku, a więc już z Ratzingerem w roli papieża, doprowadziło do jego ustąpienia ze stanowiska. Nie myślicie jednak, że Masiel kiedykolwiek został za swoje czyny ukarany. No chyba, że jako karę klasyfikujecie polecenie przejścia na emeryturę w wieku 86 lat. Nie został on ekskomunikowany, ani wydalony ze stanu kapłańskiego, a ostatnie dwa lata życia spędził w ośrodku dla księży na Florydzie, gdzie zmarł w roku 2008 do samego końca zaprzeczając wszelkim oskarżeniom. Także Legion Chrystusa dopiero po jego śmierci przyznał, że Maciel był winny zarzucanych muczynów, A w roku 2019 organizacja ta opublikowała wyniki wewnętrznego śledztwa, według którego w zakonie na przestrzeni 80 lat zidentyfikowano 33 księży wykorzystujących seksualnie nieletnich, co stanowiło około 2,5% wszystkich wyświęconych legionistów. Tego samego dopuściło się też 71 seminarzystów, co trzeci z przemocowych księży był w młodości ofiarą Masiela. Nie dosyć więc, że on sam skrzywdził kilkadziesiąt, może ponad 100, może nawet jeszcze więcej osób. Niektóre z nich wykorzystując seksualnie przez wiele lat to w dodatku przyczynił się do cierpienia kolejnych pokoleń legionistów, nie tylko z przez samą przemoc, ale także przez stworzenie systemu wymuszającego milczenie. Po 2005 roku z oczywistych powodów nie doczekaliśmy się już żadnego komentarza do sprawy ze strony Jana Pawła II. Ale jest pewien inny, całkiem znany Polak, od którego można by było oczekiwać ustosunkowanie się do zarzutów dotyczących Masiela. Prawda? Myślę, że to są pytania nie, nie do mnie, bo ja byłem po, poza tymi sprawami. Temat reakcji na sprawę Meksykanina zajęł dużą część słynnego już wywiadu Stanisława Dziwisza z Piotrem Kraśką. I właśnie z tego fragmentu pochodzi wiele z tych najbardziej mimicznych wypowiedzi. Byłem absolutnie poza tym. Nigdy coś podobnego nie, nie słyszałem. Jak to możliwe, że taki człowiek, to, to, żeby była jasna sprawa, on też przyjaźnił się z politykami, że on miał takie wpływy w Watykanie. No, spotykaliście go i, i nic, żadna czerwona lampka się nie zapalała? Proszę pana, ja pierwszy raz słyszę o tym od pana. Naprawdę. A jak te sprawy zaczęły wychodzić, pytam jednego współ, współpracownika z Padrem Asieln, czy on wiedział o tych sprawach? On mi powiedział szczerze, no wierz mi, że myśmy w zakłonie, który zażył, o tym nie wiedzieliśmy. No i w 2019 roku legiony Chrystusa przyznają, że wykorzystanych było 175 osób, w tym 60 przez księdza tego jadu, i to jest dzień, kiedy kardynał Sodano odchodzi z kolegium kardynalskiego. No trudno nie łączyć tych dwóch wydarzeń. Ja bym właśnie no, pierwszy raz o tym słyszał. No. O tych danych wszystkich i tak dalej. Tak. No, ale no księże Kardynale, no... No nie mówię ci o tym Wurkuli Ruskiej. N Nic nie, nie wiedzieliście o tym? No takie szczegóły absolutnie. Jak to wybuchło, to pewnie od, oczywiście o tych szczegółach. Przynajmniej w, w, ja nie słyszałem o, o, o tych rzeczach będąc przecież na miejscu tam. W 98 roku do Watykanu przyjeżdża delegacja z Ameryki Południowej. Członkami tej delegacji są też pokrzywdzeni przez księdza tego Jado. Na początku 99 roku w Kongregacji Nauki i Wiary rusza dochodzenie w sprawie księdza tego Jado, a w grudniu zostaje wstrzymane. Wigilię. Tak nie było? Pierwsze Słyszę, że nie wiem kto by mógł wstrzymać, na pewno nie papież. W każdym razie papież spowodował rozeznanie tej sprawy i potem ustanowił również delegatów, którzy mieli zbadać tę sprawę na miejscu. Krótko mówiąc, Dziwisz nie przyznaje się ani do przyjmowania od legionistów pieniędzy, ani do pomocy w tuszowaniu sprawy, ani nawet do tego, że cokolwiek o skali przestępstw Masiela wiedział przed udzieleniem tego wywiadu. Więc jeśli ktoś uważa go za osobę wiarygodną, na pewno jest przynajmniej jedna taka osoba na świecie, to wychodzi na to, że Dziwisz po śmierci papieża w ogóle się tą sprawą nie interesował i nie widzi nic złego w postępowaniu Kościoła wobec Meksykanina w okresie od 1997 do 2005 roku. Upieranie się przy tym, że papież nic o zarzutach wobec Masiela nie wiedział, nie jest oczywiście jedyną strategią obrony Polaka. Często powtarzane są argumenty natury ogólnej. Niekoniecznie odnoszące się konkretnie do przypadku Meksykanina, ale czasami w jego kontekście przywoływane. Wskazuje się zwłaszcza na pochodzenie Wojtyły. Na to, że pierwsze kilkadziesiąt lat życia spędził w kraju komunistycznym, w którym władza była bardzo negatywnie do kościoła nastawiona. Papież miałby więc być niejako przyzwyczajony do myśli o tym, że zarzuty względem księży mogą być sfałszowane. W przypadku Masiela ta podejrzliwość Jana Pawła II była rzekomo spotęgowana przez to, że Meksykanin był zdolnym manipulatorem który w dodatku już od czasów młodości snuł teorię o istnieniu jakiegoś spisku przeciwko niemu, więc być może udało mu się przekonać papieża, swojego starego znajomego, że wszystkie oskarżenia względem niego nie mają oparcia w rzeczywistości, a są jedynie wynikiem jakiejś zmowy, której celem jest zniszczenie go. W tego typu obronę wierzy między innymi biografka Masiela, Franka Gian Soldati. Wojtyła został biskupem w Krakowie pod rządami komunistycznymi. Walczył z aparatem komunistycznym, który próbował cały czas umniejszać rolę Kościoła i tworzyć wobec księży fałszywe oskarżenia. Gdy był już papieżem, nie wierzył w oskarżenia wysnute wobec Massiela. Uważał je za działania podobne do tych, które widział w Krakowie. Znał wielu księży w parafiach, którzy byli obrzucani błotem komunistycznej propagandy. Oczywiście z tego typu próbami usprawiedliwiania działań Jana Pawła jest tak, że nie da się ich obalić ani potwierdzić. Nie tylko przez to, że nie wiemy, czy Masiel i Wojtyła rozmawiali na ten temat ze sobą, a tym bardziej nie wiemy, jak takie ewentualne rozmowy wyglądały, ale także dlatego, że nawet jeśli scenariusz, który przed chwilą przedstawiłem jest prawdziwy, nawet jeśli faktycznie Wojtyła uznał oskarżenia za fałszywe, pod wpływem zręcznego manipulatora, jakim był założyciel Legionu, to czy to go w ogóle usprawiedliwia? Zacznijmy od tego, że takie sytuacje jak zgłaszanie się kilku ofiar publicznie oskarżających Księdza, to wcale nie jest coś, z czym Wojtyła spotykał się w komunistycznej Polsce. To znaczy, owszem, wiemy o podobnych sytuacjach, chociażby opisywanych w drugiej części sprawy Surgenta, ale w nich ostatecznie okazywało się, że oskarżony faktycznie był winny. Natomiast nie natrafiłem na informacje o żadnej podobnej sprawie, w której brałby udział Wojtyła za czasów bycia duchownym w Polsce, a w której okazałoby się, że kilkoro osób pod swoim imieniem i nazwiskiem fałszywie oskarżyło jakiegoś księdza. Nie mówię, że takich sytuacji na pewno nie było. Może podobne przypadki są gdzieś głęboko ukryte w teczkach IPN-u albo w archiwach kościelnych, ale budowanie linii obrony na tym, że nie jest wykluczone, iż papież w odległej przyszłości spotkał się z podobną sytuacją i oskarżenia okazały się być fałszywe, jest bardzo naciągane. oparty na wątłych lub wręcz w ogóle nieistniejących fundamentach. Jasne, możemy być praktycznie pewni, że Wojtyła pracując w Polsce spotkał się z jakimiś fałszywymi oskarżeniami wymierzonymi w księży. Ale przekładanie tamtych doświadczeń na tę konkretną, zupełnie inną sytuację jest kompletnie nieuprawnione. Nawet jeśli papież miałby jakieś wątpliwości co do prawdziwości oskarżeń, to należało po prostu dokładniej te sprawy zbadać. A to zaczęto robić niestety dopiero pod sam koniec roku 2004, z inicjatywy Kongregacji Nauki Wiary. No i w końcu, nawet jeśli Jan Paweł został przez Masieля zmanipulowany, a Meksykanin niewątpliwie miał talent do wywierania na ludzi wpływu, skoro założył i prowadził tak dużą organizację jak Legion Chrystusa, to wciąż nie zwalnia to polskiego papieża z odpowiedzialności. W przypadku innych osób, gdy mówimy, że zostali przez kogoś zmanipulowani, to nie oznacza, że automatycznie usprawiedliwiamy wszystko, co z powodu tych manipulacji zrobili. W bardzo wielu przypadkach, podkreślam nie wszystkich, ale bardzo wielu, uznajemy raczej, że osoba zmanipulowana miała możliwość się przed tą manipulacją obronić, miała narzędzia, by z tym walczyć, ale po prostu nie chciała bądź nie potrafiła z nich skorzystać. A zatem ponosi co najmniej część win za to, że pod wpływem manipulacji wierzy w nieprawdziwe rzeczy i na podstawie tej wiary podejmuje błędne decyzje. W przypadku sprawy Masiela, papież jak najbardziej miał możliwość walki z ewentualnymi manipulacjami Meksykanina. Miał stały kontakt z Ratzingerem, mógł zapoznać się z listami ofiar, z aktem oskarżenia, a gdyby chciał, to z całą pewnością przynajmniej niektóre z osób pokrzywdzonych bardzo chętnie by z nim prywatnie porozmawiały. Jeśli więc faktycznie było tak, że Masiel przekonał go o swojej niewinności, to... Cóż, moim zdaniem usprawiedliwia to Wojtyłę w co najwyżej niewielkim stopniu, bo wierzenie na słowo oskarżonym jest fatalnym pomysłem, gdy ma się tak dużą władzę jak miał Wojtyła. Więc tak czy inaczej za swój błąd oraz wynikający z niego brak działań ponosi on moim zdaniem moralną odpowiedzialność. Nie bez powodu systemy sądownictwa na całym świecie nie działają w taki sposób, że rozstrzygające zdania o winie lub niewinności osoby oskarżonej ma ona sama. Długa metoda obrony stosowana w odniesieniu do wszystkich oskarżeń o tuszowanie przestępstw seksualnych przez papieża jest w pewien dziwny sposób moją ulubioną spośród wszystkich, na jakie podczas tworzenia tych filmów trafiłem. Osoby jej używające bazują na pasującym raczej do hagiografii niż poważnych dyskusji założeniu jakoby Wojtyła był osobą, dla której po prostu zło było niewyobrażalne i dlatego nie potrafił uwierzyć w to, że ktoś mógłby się dopuścić tak strasznych czynów, jak właśnie przemoc seksualna w stosunku do osób nieletnich. Jeśli spotkacie się gdzieś z taką próbą obrony, to zwróćcie uwagę, że ona niejako sama siebie obala, przez to, że jest bardzo wybiórcza. Z jednej strony Wojtyła miałby nie być w stanie uwierzyć, by księża mogli molestować dzieci, ale z drugiej, według osób argumentujących w taki sposób, nie miał problemu z tym, by w ciemno założyć, że osoby księży oskarżające świadomie składały fałszywe zeznania lub wręcz uknuły cały spisek przeciwko księżom. A zatem to, co osoby broniące Wojtyły nazwałyby pewnie ładnie niezdolnością do wyobrażenia sobie tak okropnych czynów, w praktyce byłoby po prostu przyjmowaniem, że my, czyli grupa, do której należał papież, jesteśmy tymi dobrymi. Więc z założenia na pewno się takich czynów nie dopuszczamy. Natomiast oni, osoby w jakikolwiek sposób kościół atakujące, to są ci źli. Więc jak najbardziej można zakładać, że dopuszczają się okropnych rzeczy. Nie jest to zatem nic, czym można by papieże usprawiedliwiać, a raczej przykład bardzo premiennego podejścia i braku krytycyzmu wobec osób należących do tej samej wspólnoty, co on. Jeśli więc obrońcy Jana Pawła II mają rację i faktycznie właśnie tak postrzegał on świat, to powiedzmy sobie wprost, on po prostu nie nadawał się do pełnienia funkcji papieża. Zwolennikom Wojtyły proponuję w związku z tym stanowczo przeciwko tego typu tezom oponować, bo działają one wręcz na jego niekorzyść. A na koniec, standardowo, ocenię działania Jana Pawła II w opisywanej sprawie pod trzema kątami. Jeśli chodzi o prawo świeckie, to tutaj raczej nie ma specjalnie czego analizować. O wszystkich przypadkach przemocy seksualnej ze strony Maciela, Papież dowiadywał się prawdopodobnie albo gdy były one już przedawnione, albo gdy były publicznie znane. Trudno byłoby więc zarzucić wojtyle łamanie prawa kagnego. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z prawem kościelnym. Tutaj problem jest oczywiście taki, że w nowym kodeksie prawa kanonicznego, wprowadzonym już za pontyfikatu papieża Polaka, za przewinienia tak jak przemoc seksualna wobec nieletnich były przewidziane kary sprawiedliwe, a zatem bliżej niesprecyzowane. W tym przypadku jednak niewiele to zmienia, bowiem, jak już mówiłem, Masiel aż do swojej śmierci praktycznie w ogóle nie został ukarany, a jeśli chodzi o pontyfikat Wojtyły, to nawet nie tylko praktycznie, ale i teoretycznie. Więc możemy z całą pewnością stwierdzić, że papież oraz jego otoczenie, nie dążąc do dokładnego zbadania sprawy i ukarania winnego, kompletnie zawiedli. No i pozostała mi jeszcze ocena moralna. Informacje, którymi obecnie dysponujemy, jasno pokazują, że papież wiedział o istnieniu oskarżeń wobec Masiela najpóźniej od roku 1999, a możliwe, że już lata wcześniej. Nie zgobił jednak nic, by te sprawy wyjaśniono. A jedna z wypowiedzi przypisywanych Retzingerowi sugeruje, że Wojtyła nawet utrudniał pociągnięcie Meksykanina do odpowiedzialności. W ciągu kilku lat, podczas których dochodzenie wobec Maciela było zawieszone, Jan Paweł II nadal wyrażał poparcie wobec niego oraz pomagał Legionowi Chrystusa w zwiększaniu wpływów, nigdy publicznie nie wspominając o istnieniu jakichkolwiek oskarżeń. A co gorsza, Taki schemat działania powinniście już kojarzyć z innej sprawy, którą omawiałem w części poprzedniej. Mam na myśli przypadek austriackiego kardynała Hansa Hermana Groera. Zarówno Groer, jak i Masiel byli bardzo wpływowymi osobami. Spośród wszystkich skandali seksualnych, które miały miejsce za pontyfikatu Polaka, ci dwaj są chyba najwyżej postawionymi w kościele z pracami, a już na pewno obaj są w pierwszej trójce. Skrzywdzili mnóstwo osób, a liczba wszystkich przestępstw, których się dopuścili, w przypadku jednego, jak i drugiego, była najprawdopodobniej czterocyfrowa. W obu tych sprawach oskarżenia były znane publicznie, bo zostały dokładnie opisane w mediach. I w końcu, zarówno o przewnieniach Groera, jak i Maciela, papież do końca swojego życia milczał, a samych duchownych wręcz bronił, czy też chwalił. Dwa tak podobne do siebie przypadki to już trochę za wiele, by mówić o nomen omen przypadku. W mojej ocenie więc Wojtyła był winny braku działań w sprawie księdza pedofila oraz publicznego chwalenia go, gdy zarzuty były mu już znane. Miejcie jednak na uwadze, że sprawa Massiela obciąża nie tylko papieża, ale też ogromną część jego otoczenia, która odpowiada za to, że temat ten na kilka lat zamieciono pod dywan, wykluczone nawet, że przynajmniej niektórzy zrobili to pod wpływem łapówek od Meksykanina i jego zakonu. A przy okazji, schodząc na bardziej ogólny poziom, cała ta historia dobrze pokazuje, dlaczego wróg twojego wroga niekoniecznie powinien być od razu twoim przyjacielem. Może i Masiel, podobnie jak Wojtyła, nie lubił teologii wyzwolenia, ale stworzona przez niego alternatywa okazała się być jedną z najciemniejszych kart w historii Kościoła katolickiego, i to nawet pomimo tego, że konkurencja jest przecież naprawdę mocna, o czym jeszcze więcej opowiem w kolejnej ostatniej już części. Dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, dzięki któremu ta seria mogła powstać. Jeśli ktoś chciałby do nich dołączyć, to zapraszam na Patronite. Otrzymacie wtedy dostęp do ostatniej części na kilka dni przed jej publikacją, a szczególnie dziękuję Patronom z najwyższego progu, czyli Jakubowi, Warinsowi oraz Patę oraz wszystkim osobom, które na wsparcie finansowym mojego kanału zdecydowały się w ostatnich dniach. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.